Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Prostokąt to taki czworokąt, który ma cztery kąty proste. Pole prostokąta wyraża się wzorem A razy B, gdzie A i B to są odpowiednio dwa różne boki prostokąta. Weźmy tak jak u nas na rysunku. Mamy prostokąt A, B, C, D. Długości boków tego prostokąta to będzie odpowiednio A i B. Tutaj będzie znowu A, tutaj będzie znowu B, czyli iloczyn boku, powiedzmy AD razy bok AB, to jest pole naszego prostokąta. Obwód prostokąta to jest suma jego wszystkich boków, czyli 2A, bo mamy dwa boki o długości A, dodać 2B, bo mamy dwa boki o długości B. To jest ten wzorek. No i idziemy do własności prostokąta. Po pierwsze, prostokąt ma dwie pary boków równoległych, czyli jest równoległobokiem. Tak jak łatwo zauważyć na naszym rysunku, boki A są do siebie równoległe i boki B też są do siebie równoległe, czyli prostokąt jest równoległobokiem. Przekątne są równe i przecinają się w połowie. Tutaj mamy rysunek pomocniczy. Przekątna AC, przekątna BD. Obie są tej samej długości i przecinają się w połowie. Punkt E jest właśnie środkiem, punktem przecięcia się przekątnych. Ma cztery kąty proste, to już powiedzieliśmy. Punkt przecięcia się przekątnych jest środkiem okręgu opisanego. Zobaczmy, że tutaj na rysunku poniżej przygotowałem właśnie schemat. Ten punkt to jest środek okręgu opisanego na prostokącie. No i na prostokącie zawsze można opisać koło albo okrąg, ale nie zawsze można w niego wpisać. Takim prostokątem, w którym można wpisać okrąg bądź koło, jest kwadrat, bo każdy kwadrat jest prostokątem, nie każdy prostokąt jest kwadratem. Ponadto, prostokąt ma zawsze co najmniej dwie osie symetrii. Jedna oś symetrii przechodzi w tym miejscu, druga oś symetrii przechodzi w tym miejscu. Ponadto, jeśli prostokąt byłby kwadratem, to wtedy ma jeszcze dwie dodatkowe osie symetrii, które przechodzą przez przekątne. No i promień okręgu opisanego na prostokącie jest równy połowie długości przekątnej. Czyli zobaczmy, promień to będzie połowa długości przekątnej, to jest nasz promień. I to jest 1/2 długości przekątnej, gdzie D to jest przekątna. No to jeszcze sobie powiedzmy, jak policzyć długość przekątnej w prostokącie. Przekątną możemy sobie obliczyć z twierdzenia Pitagorasa. Wróćmy tutaj do rysunku wyjściowego. Zauważmy, że w prostokącie wszystkie kąty są proste. No to możemy stworzyć tutaj przekątną naszą. Nazwijmy ją D i skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa, które mówi, że A kwadrat plus B kwadrat daje C kwadrat. W naszym przypadku to będzie D kwadrat. Czyli mamy u nas pierwiastek z A kwadrat plus b kwadrat daje nam przekątną d. To jest wzór na przekątną prostokąta. Zatem wzór na promień okręgu opisanego to będzie 1/2 przekątnej, czyli to będzie 1/2 pierwiastka z a kwadrat plus b kwadrat. No to załóżmy, że bok a ma długość 3, bok b ma długość 4, to policzmy sobie, ile wynosi przekątna prostokąta, ile wynosi promień okręgu opisanego na prostokącie. No to liczymy. Nasze D to się równa pierwiastek z A kwadrat, ale u nas jest trójką, czyli 3 do kwadratu. Dodać B kwadrat, u nas B jest czwórką, czyli 4 do kwadratu. Mamy zatem pierwiastek z 9 plus 16, czyli to będzie pierwiastek z 25. Pierwiastek z 25 to jest 5. Czyli przekątna ma długość 5, zatem promień to jest równy połowie przekątnej, czyli byłby 2,5 u nas. Mam nadzieję, że lekcja była pomocna, że przypomniałem na tej lekcji wszystkie takie niezbędne własności, które mogą Wam się przydać na maturze. No i mam oczywiście nadzieję, że będzie to bardzo pomocne podczas przygotowań do egzaminów.